Zobaczcie, moi mili, jaka piękna dama tutaj leży ze mną. A ja jestem żołnierz, zobaczka, ja trzymam karabin. Piękny pyszczek. A tu drugi pyszczek jest. O, obudził się. A my właśnie, bo Tomek tutaj do mnie strzela. Strzela. Zobaczcie. Proszę, jestem snajper, uwaga. To może pójdziemy do łazienki, co? No, wymagało to niestety założyć silikon, no i trzeba było założyć, założyłem. Także sprzęt jest, kałasznikow, piasku się nie boi, wody się nie boi, niczego się nie boi. Joszki też się nie boi. Joszki też się nie no boi. No to idziemy do łazienki. I sobie właśnie założyliśmy nową baterię. Ta. Tomek położył świeży silikon tutaj. Także jest świeżo, ładnie, schludnie. Przyjemnie. Bardzo nam się podoba z Danusią ta bateria. No ładna, no, ładnie bo się jest naprawdę bardzo fajna i no i nie musieliśmy płacić, no bo wszystko żeśmy sobie sami tak jest. Zrobili. Osadziliśmy no. Dobrze, jest sztywno. Teraz wystarczy wyczyścić umywalkę i no. Będziemy się cieszyć nową rzeczą w domu. Tak. I znów się z Wami witam. Ja zapomniałam, bo Wam obiecałam, że pokażę Wam prezent dla tego Szymona z klasy Kingi. Co prawda oni dopiero Wigilię mają za tydzień, w piątek, 22. Więc ten prezent już sobie czeka, spakowany. Torba jest urocza. Taka, w takiej torbie. Torba jest bardzo fajna, myślę, że się spodoba. Musiał być duży prezent, bo żeby się wszystko elegancko zmieściło. I już Wam pokazuję, co jest w środku. Tak, bo tylko paczki, prezenty ostatnio. No niestety, taki okres, zobaczcie. Taki okres. Taka podusia, Milusia. Potrzymać Ci? Nie, tutaj będzie mi dobrze, o. Patrzcie. Taka podusia, Milusia. Jest, no właśnie mięciutka jest, takiego... Jakby to nazwać, ni to welur, ni to nie wiadomo co, bo to jest miękkie takie, wiecie. To nie jest takie... śliskie, no nie. Nieprzyjemne, tylko to jest właśnie z takiego jakby weluru. No ciężko powiedzieć, no jaki to jest materiał. No. Bo to nie jest, kochani, tak jak nieraz spotykacie, że to jest śliskie takie. To nie jest, to jest inny materiał. No. Trudno powiedzieć. Także wydaje mi się, że będzie fajny, no. Z takim reniferek, z takim kubeczkiem kaka na przykład. Na pewno oddychająca. No to tak. Nie jest taki materiał, że się poducha. Spływa wszystko z niego. Dalej, jeszcze mamy... To tak, poduszkę zabiorę, żeby Ci było lepiej. Tak, już tutaj czekolada. Taka świąteczna. Czekoladka jest. Pyszna świąteczna. I ostatnie moje słowo. Ale to ostatnie. To już naprawdę ostatnie. Ta-dam. Kubeczek taki wesoły też. No. Wesoły kubeczek w takie psiaczki. No, także prezent miał być do kwoty 30 zł. My przekroczyłyśmy niewiele. Niewiele ponad niewiele. 30, więc... Myślę, że ale to wszyscy fajny. Przekraczają szkołę, tak, no na pewno. Ja wolę przekroczyć niż za mało, nie? Niż za mało, pewno, że tak. Także myślę, że chłopak powinien być zadowolony. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Jak nie, no to już trudno. Postarałyśmy no się łatwo. Jak tylko... Jak, no nie, tym bardziej, że dzieciaki się nie znają. No pierwszy rok razem są w klasie. Bateria się rozładowuje. Pierwszy rok są razem w klasie, więc się nie znają, nie wiedzą jeszcze, co lubią, nie? No. Także kubek fajny. A Wam dziękujemy za podpowiedzi. Tak, tam kilka podpowiedzi było, ale stwierdziliśmy, że jednak tutaj też w Kinia po konsultacjach z koleżankami stwierdziliśmy, że zostaniemy przy tym kubeczku i przy tej podusi. Ale podusia jest, kurde, super ta podusia. No, podusia fajna jest. Bomba. Podusia Milusia. Podusia jest miła, fajna. Myślę, że będzie zadowolony chłopak. Myślę, że tak. No dobrze, to do później. Pa. My właśnie idziemy sobie. Tak, idziemy, kochani, witamy serdecznie. Idziemy powolutku, spacerkiem, idziemy rwać, czyli ja będę rwał siódemkę, tak? Ja Cię będę za rękę trzymała. No, a Danusia będzie za rękę trzymała, a jak wyrwę, to powiem panu doktorowi, że mi się coś kłu i ucieknę. Aha. To, wiesz co, to chyba nie pójdziemy, że jak masz mi przypał robić. Nie, no zwiejemy, jaki przypał tam, szybko zwiejemy. No, a przed nami taka droga jeszcze, o... Na pół leśna, można powiedzieć. No, tak, bardzo ładna tu jest okolica. To jest to, cośmy dla Was kiedyś nakręcali. Tak jest. Z kaczkami w tle. No, tutaj za nami są... No. Jest nasza rzeczka, mień, można powiedzieć. Tak. Tam kaczuszki sobie płyną. Dobra.
to my idziemy, damy znać po wizycie, jak poszło. Jesteśmy. Cześć, czekamy w kolejce. Czekamy w kolejce. Tak. I będziemy rwać. Trzymajcie kciuki. Bardzo to jest przyjemnie. Ja już w domu, kochani, po wyrwaniu zęba tej siódemki, tutaj górnej, chciałem wam powiedzieć, że trafi na dobrego chirurga szczękowego, bo to u tej pani doktor, u której się leczę, no to ona powiedziała, że nie da rady, musi być chirurg szczękowy. Powiem wam szczerze, nawet nie czułem, kiedy mi w końcu tego zęba wyrwał. Ponieważ katnąłem się dopiero, że ząb wyrwany. Jak mi kazał zacisnąć, wiecie, tak mocno się zaciskał u dentysty wacik. Mi się trzyma ten wacik, to jakiś czas temu było. Pół godziny tak trzeba zacisnąć. Troszeczkę tak niewyraźnie mówię, bo jeszcze mam tutaj, o, w tym miejscu, działa jeszcze znieczulenie. Także nie bać się, kochani, iść do dentysty, dbać o zęby. Jak trzeba, no to trudno. Trzeba wyrwać. Przed nami też była taka pani, też troszeczkę emocji było, bo to w kolejce wtedy się wszyscy, wiecie, jednoczą i każdy, wiadomo, idzie do chirurga szczękowego i on robi swoje. Bardzo dobry lekarz, bardzo mi się spodobało to, że on za każdym razem mówił, co będzie robił. Że teraz poda znieczulenie, że za chwilę będzie, mówi, takie nieprzyjemne chrupnięcie. Mówi, ale to jest normalne. No i wiecie, tam podważył sobie i tak przekręcił i faktycznie chrupnięcie było. No i później tam robił dalej swoje. Także nawet nie wiem, kiedy mi tą siódemkę wyrwał. Naprawdę nie wiem. Tylko przez ten wacik. Jakby nie było zakładania tego wacika, to bym pomyślał, że jeszcze będzie coś robił. Wszystko trwało. Ile to dano się trwało? Może z 10 minut? Tak. No. Bo Danusia tam w kuchni jest. Oczywiście. Danusia gotuje rosół. Kochani, także może 10 minut wszystko trwało. Jestem zadowolony. Czy się bałem? Bać się może nie bałem, tylko takie mi towarzyszyło napięcie dziwne, bo wiecie, no tak jak wcześniej powiedziałem, ja u dentysty długo nie byłem. Nie chodziłem, ponieważ to też jest uwarunkowane genetycznie. Jedni leczą zęby i co pół roku do dentysty muszą chodzić. A ja no nie byłem długo, bardzo długo, nawet nie pamiętam kiedy, jakbym powiedział, że 15-20 lat to i tak mało. Także ogólnie zęby na tak długą wizytę nie były takie złe. No ta siódemka do wyrwania, jeszcze mnie czeka chyba dwa zęby, nie Danusiu, do leczenia. Dwa zęby do leczenia jeszcze mnie czekają, to też pójdziemy, bo to jednak dla zdrowia jest. I sam pan doktor powiedział, że no nie, takiego zęba nie ma co trzymać w ustach, bo to są miliony podobno zarazek. Idą jakimiś tam kanalikami, ja się nie znam na tym. Tylko powtarzam to, co od lekarza usłyszałem. Także chciałem wam jeszcze podziękować, kochani, za te miłe komentarze pod dzisiejszym shortem, który robiłem rano, że piję kawkę i uciekam rwać zęba, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe przeczytać takie rzeczy. No faktycznie, tutaj ktoś też napisał, chyba Ewa, że dzięki temu, że jest ze mną Danusia, to mniej bolało. No czułem się tak bezpiecznie, pewno, że tak. Pewno. Mogła nie iść, powiedzieć, no to ja poczekam w domu, a ty idź i przyjdź. No. A jednak ze mną poszła i było mi bardzo, bardzo miło. No i czytałem w kolejce, czytałem po prostu wasze komentarze i to też sprawiło, że było miło. I sobie tutaj na tym moim smartwatchu oglądałem, jakie mam tętno, także powiem wam, że byłem bardzo wyciszony, bo 91, a jak wyszłem z gabinetu, to 76 pokazywało tętno, także serce nie waliło tak mocno znowu ze strachu i namawiam was, żebyście po prostu chodzili i leczyli zęby, bo ja widzę, że jest poprawa i tak się jakoś inaczej czuję. Być może będzie mniej tych bakterii, już mnie tam nic nie ugniata, wiecie, on mi się ułamał ten ząb, oj, bardzo dawno temu. Gdzieś około 2005 roku. Nie bolał, no to wiecie, jaka jest metoda, nie? W większości z nas. Jak nie boli, no to po co chodzić do dentysty? Nikt nie chce chodzić. No i ja też tak wyznawałem taką zasadę, ale teraz chętnie pójdę. Po prostu miałem napięcie takie troszeczkę, delikatnie się bałem, no bo wiadomo, jak się nie chodzi do dentysty i nagle się idzie rwać, no to jest to przeżycie i na to chyba nie ma mocnych, ale poszło elegancko, super, naprawdę. Nie wiem, kiedy wyharatał zęba i cześć.
Do zobaczenia. Później będziemy się jeszcze widzieć, bo będziemy dzisiaj robić jeszcze kalendarze, będziemy otwierać także. Tak, a jeszcze, cześć kochani, jedna pani nam napisała, że przejęłam z Kajusią. O, nie widać nic. Nie widać. Nic nie widać. Ale poczytajcie. Poczytajcie sobie komentarz. Bo jedna pani napisała, że przejęłam z Kajusią kanał. Tak. Tak, kanał jest przejęty całkowicie. Całkowicie. Ja, co ty tu robisz, Tomek? No, ja dlatego mówię, że już żegnam się, bo tutaj już mnie coś popycha i spadł. Tak jest. No, także kanał został przejęty przez Danusię. Pozdrawiamy panią Dorotkę serdecznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy też zdrowych zębów. Może pani się czuć wyróżniona. Tak, może się pani czuć wyróżniona. Rzadko kiedy o kim mówimy tak publicznie, no ale komentarz był taki pod ostatnim vlogiem. Ja bym ktoś chciał poczytać, to pod ostatnim vlogiem. No. Także kanał został przejęty, ja mam mało tutaj za bardzo do gadania i wiecie. Tomku wystarczy. Tomku wystarczy, wychodzimy. I jeszcze raz wam dziękuję za te bardzo miłe komentarze. Fajnie, że trzymaliście kciuki. I do zobaczenia, do później. I proszę państwa, otwieramy kalendarze. Tak. Szukamy numer. Numerku, numer, jak pięknie powiedziałam. Numerek, 16. Numerku, numer, 16. Okienka miało być, okienka, numer, 16. O, tak. Jajko. Myślisz, że to jajo? Pingwinek tam ukrył. Jest. I jest jajuszko. Jajeczko. Będzie skonsumowany za chwilę. A teraz tutaj czekoladka. Wygląda, jakby już było otwarte. Tak? Może ktoś tam napoczął już. To jest. Pewno kukulek. Skarpeta. I skarpeta ląduje u mamusi, tak? Bo Kajusia akurat za tymi czekoladkami nie za bardzo. Znów coś się poplątało tam. O. Dzwoneczek, bo nie wiem, sukienka, nie wiem. Sukienka. Królewny Śnieżki. I musisz nam pokazać w całości też swoją bransoletkę kiedyś. I taka zawieszka. Koralik. Na no, to już, że tak powiem, bardziej pożyteczne, nie? Bo tak. Już zostaje. Czy to już wszystko? A tutaj jakaś pani zasypia, ojej. Ojej, jakaś pani zasypia. Senne jest. Bardzo senne zwierzę. No tam ząbki nie bolą, nie? No. Tak, to już nie przeszkadzamy, droga pani. No. Do widzenia. Do widzenia.